Są w historii motoryzacji takie wydarzenia lub samochody, które dosłownie zmieniają jej bieg. Odwracają pewne wzorce projektowe, wytyczają nowe trendy i kierunki lub po prostu udowadniają, że możliwe jest to, co jeszcze do niedawna uważane było za fantazję. Takim właśnie samochodem jest Nissan GT-R. Samochód bardzo popularny, od razu kojarzący się z japońską kulturą motoryzacyjną i sportowymi doznaniami, ale naprawdę wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak inny jest GT-R od wszystkiego tego, co było przed nim, na jak duże ryzyko zdecydowało się kierownictwo firmy oraz jak z pełną świadomością i odpowiedzialnością główny inżynier projektu postanowił zagrać przeciwko prawom fizyki. Nissan GT-R to jeden z takich przykładów, który udowodnił mi, jak trudnym i szerokim zagadnieniem jest technologia motoryzacyjna oraz jak dużo muszę się jeszcze nauczyć. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy i oczywiście jedziemy. Zanim przejdę do tematu tego filmu, to pragnę poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest niezawodny sklep opon.com, czyli jedyne miejsce, w które powinniśmy się udać, gdy szukamy opon do jakiegokolwiek samochodu osobowego. Moi drodzy, nie ma już żartów. Mamy grudzień, więc kto jeszcze jeździ na letnich oponach, to ostatni dzwonek. Czas zmienić opony na zimowe, bo twardsza mieszanka nie zapewni wam przyczepności w czasie ochłodzeń i zimowych przymrozków. Nie ma na co czekać, to kwestia naszego bezpieczeństwa. Więc wchodzimy na sklepopon.com, tam znajdziemy opony w świetnych cenach, z darmową dostawą na terenie całego kraju. Koniecznie pamiętajcie o kodzie promocyjnym POWAGOWANI, który da wam dodatkową zniżkę 25 zł, a przy okazji podpowiem, że warto zerknąć na aktualne promocje, bo można wyhaczyć ciekawe bonusy, na przykład za zakup opon Pirelli otrzymamy zestaw kosmetyków samochodowych od kupcia. Link zostawiam wam w opisie, koniecznie korzystajcie z kodu promocyjnego POWAGOWANI, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Kwestia Nissana GT-R jest o tyle trudna, że to nie do końca opowieść o wybitnym samochodzie i jego technologii. Temat jest dużo bardziej złożony i wielowątkowy, bo oprócz tego, co się działo w fabryce i głowach projektantów, opowiedzenia wymaga również mnóstwo ważnych wydarzeń dookoła. Musimy więc to osadzić w pewnym kontekście. Obecnie Nissan jest w dziesiątce największych marek motoryzacyjnych świata, szczyci się niemal 90-letnią tradycją i obecny jest na całym świecie nie tylko w branży samochodów osobowych, ale również pojazdów z przeznaczeniem przemysłowym czy wodnym. Lecz w 1999 roku japońska marka była na skraju bankructwa, z przestarzałymi samochodami, kiepską opinią na rynku i 20-miliardowym długiem. Powszechnie znany producent nie miał ani dobrych produktów, ani technologii, by móc ten trend odwrócić. Dla ratowania sytuacji Japończycy decydują się na desperacki krok i podejmują bliski sojusz z Renault. Na nowego dyrektora generalnego Nissana mianowany zostaje Carlos Ghosn. Ten autorytarny, bezkompromisowy lider ma odwrócić sytuację i pchnąć giganta na właściwe tory. Libańczyk z francuskim i brazylijskim obywatelstwem jest jednym z niewielu obcokrajowców, którym kiedykolwiek powierzono ratowanie japońskiej korporacji. Ghosn wciela w życie swój głośny tzw. plan na odrodzenie Nissana. Ucina etaty, zamyka fabryki i podejmuje wiele niepopularnych decyzji, ale sprzedaż samochodów zaczyna wyraźnie wstawać z kolan. W ciągu zaledwie 2 lat nie dość, że wyprowadza firmę z 20-miliardowego długu, to w dodatku generuje zysk sięgający kolejnych 3 miliardów.
to jeden z najbardziej dramatycznych zwrotów w historii nie tylko rynku motoryzacyjnego, ale również globalnego biznesu. Po uratowaniu marki, Carlos Ghosn zostaje okrzyknięty bohaterem narodowym. Japoński rząd przyznaje mu w 2004 roku medal Japonii z niebieską wstęgą za dokonanie znaczących osiągnięć w dziedzinie dobra publicznego, a historia odrodzenia Nissana głęboko zapisuje się w lokalnej tradycji i uwieczniona zostaje nawet w mangach i wytworach kultury masowej. Na tym jednak historia Ghosna się nie kończy, bowiem w celu umocnienia ich pozycji wśród najlepszych światowych producentów postanawia on podjąć kolejne duże ryzyko. Chce powrotu najbardziej kultowej linii samochodów Nissana, legendarnego GT-R'a. Zaprojektowany zupełnie od zera flagowy sportowy model marki ma tchnąć w nią świeżego ducha i stać się nowym symbolem Nissana, ale tak duża inwestycja w przypadku niepowodzenia może nieść za sobą daleko idące konsekwencje. Ponadto w przeciwieństwie do poprzedników, nowy Gran Turismo Racing ma być zupełnie osobnym modelem, a nie tylko wersją Skyline'a, a co ważniejsze, sprzedawany ma być na całym świecie, a nie wyłącznie na rynku azjatyckim. Na szczęście cieszący się dużym zaufaniem dyrektor robi to dobrze i nie szczędzi wyprowadzanego na prostą budżetu firmy. Nie interesują go kompromisy i drogi na skróty. Nowe wcielenie GT-R ma być symbolem powrotu Nissana do czołówki motoryzacyjnego świata. Potężnym, wyczynowym samochodem, który święcić będzie triumfy zarówno na torach wyścigowych, jak i w rankingach sprzedaży. Tak ważne zadanie powierzyć można tylko jednej osobie, głównemu inżynierowi Nissana Kazutoshi Mizuno. Od 40 lat Mizuno jest projektantem i kierowcą samochodów wyścigowych. Jego bezcenne doświadczenie pozwoli stworzyć nie tylko auto godne nazwy GT-R, ale jak się później okaże, wręcz pojazd rewolucyjny w skali światowej. Powiem wam tak. Zawsze zagłębiając się w jakiś temat, w jakąś historię, staram się całkowicie w nią zanurzyć, chłonąć atmosferę tych wydarzeń i co prawda nie bezpośrednio, ale poznawać głównych bohaterów. Słuchać ich, wirtualnie z nimi przebywać, jakbym chciał ich możliwie blisko poznać. Od Kazutoshiego Mizuno aż bije niesamowity spokój, niebywała pewność siebie i wiara w to, co mówi, wynikająca z ogromnego doświadczenia, ale pozostaje on przy tym taki skromny. To może dziwne połączenie, ale cenię za to Japończyków. Niezachwiana pewność siebie i nieustępliwość poparta astronomiczną wiedzą, ale z drugiej strony spokój, opanowanie, skromność. To mnie kupuje w pełni, ale już samo studiowanie początkowych założeń nowego GT-R'a okazuje się zadaniem niezwykle trudnym, bo wychodzi na to, że ten samochód ma przeczyć wszystkiemu, co wiem na temat motoryzacji. Wydaje się, że półka wyczynowych sportowych samochodów zarezerwowana jest dla bardzo konkretnego typu klienta, który charakteryzuje się bardzo pojemnym portfelem i odpowiednim progiem umiejętności prowadzenia aut, by nie zrobić sobie krzywdy. Ale Kazutoshi mówi nie. Stworzę samochód, który wywróci to do góry nogami. Nowy GT-R ma mieć 4 miejsca, bagażnik zdolny pomieścić torby podróżne, duże zakupy i zestaw kijów golfowych, ale jednocześnie ma osiągać 300 km na godzinę nie tylko na torze, ale na każdej drodze i z każdym kierowcą za kierownicą, kosztując przy tym mniej niż 100 tysięcy dolarów. Ta przystępność cenowa wymusza zaś kolejną zmianę paradygmatu. Wyczynowe auta osiągające 300 km na godzinę muszą być składane ręcznie, by zapewnić najwyższą dokładność montażu, tak by elementy poddawane astronomicznym przeciążeniom były zdolne do zachowania swoich optymalnych parametrów pracy. A Mizuno znów mówi nie. Nissan GT-R będzie produkowany masowo na linii montażowej, co znacznie, znacznie obniży koszt jego wytworzenia, a jednocześnie tak wyniesiemy jakość zautomatyzowanej produkcji samochodu, że jego dokładność wykonania pięciokrotnie przewyższy jakość ręcznego montażu.
Pierwszym etapem jednak jest projekt, który w dużej mierze determinuje charakter auta nie tylko w sferze wizualnej. Zachodnie superauta cechują się gładką sylwetką i opływowymi liniami nadwozia, natomiast GTR to zupełne przeciwieństwo takiego wizerunku. Flagowy Nissan musi być ucieleśnieniem japońskiej kultury i być wyjątkowy w swoim rodzaju. Za inspirację projektową posłużyły w jego przypadku bardzo popularne w kraju kwitnącej wiśni roboty Gundam. Kanciaste, kwadratowe linie nadwozia przywodzą na myśl technologiczną osobowość GTR-a. Zgodnie z azjatycką filozofią kreują wokół niego aurę nie towarzysza podróży, który swoją ludzką osobowością i kaprysami pozwoli nawiązać z nim więź, ale raczej wyspecjalizowanego narzędzia zbudowanego by niczym robot, bez strudzenia, wykonywał polecenia kierowcy. Tyle w kwestii artystycznej, natomiast kanciaste nadwozie zazwyczaj kiepsko się sprawdza pod kątem aerodynamicznym, ponieważ ostre zakończenia mają tendencję do wywoływania turbulencji powietrza. W 2004 roku rozpoczęto szeroko zakrojone testy w tunelu Aero z modelami wielkości 40% docelowego pojazdu. Zgodnie z tendencją Mizuno do odwracania wzorców projektowych do góry nogami, Japończycy postanowili w pierwszej kolejności skupić się na niskim oporze aerodynamicznym, co pozytywnie wpłynie na przyspieszenie samochodu i utrzymywanie wysokich prędkości przejazdu, co wpisywało się w początkowe plany dotyczące GTR-a, zakładające możliwość odbycia komfortowej pogawędki przez pasażerów przy prędkości 300 km na godzinę. Dopiero na drugim planie znalazł się aerodynamiczny docisk, bowiem na wysoką jakość prowadzenia Kazutoshi miał zupełnie inny plan. Po pierwszym cyklu badań nad prototypem testowym osiągnięto współczynnik oporu CX na poziomie 0,32, co było wynikiem dobrym, ale niesatysfakcjonującym. W poszukiwaniu optymalizacji oporu zerknięto tam, gdzie dotychczas projektanci samochodów seryjnych zaglądali bardzo rzadko, czyli pod spód auta. Płynny przepływ powietrza pod samochodem wymuszono zmianą konstrukcji ramy podwozia samochodu. Obniżono wysokość podłogi i zrównano ramę szkieletu nośnego z wysokością przedziału pasażerskiego, a przy okazji zmieniono wysokość przedniego nosa, linię maski i przetłoczenia po bokach nadwozia. Finalnie, po 1,5 roku prac rozwojowych i ponad 2000 przejazdów w tunelu Aero, udało się wypracować ówcześnie jeden z najlepszych współczynników CX na poziomie 0,26, uzyskując jednak docisk wynoszący niemal 300 kg przy prędkości 300 km na godzinę. Aspekty mechaniczne zaś warto omówić równolegle z samym procesem produkcyjnym, bowiem obie te kwestie w przypadku GTR-a mają bardzo dużo wspólnego. By przyjrzeć się niezwykłemu procesowi produkcji flagowego Nissana, który zgodnie z założeniem Kazutoshiego ma być zupełnie inaczej tworzony niż reszta tej klasy aut, przenieść się musimy do miejscowości Tochigi, 80 km na północ od Tokio. To tutaj bowiem znajduje się super nowoczesna montażownia japońskiej korporacji. Silnik napędzający GTR to najpotężniejsza produkowana seryjnie jednostka napędowa w historii Nissana. Opracowany specjalnie na potrzeby GTR-a motor jest V6 o pojemności 3,8 litra, ochrzczoną oznaczeniem VR38DET. Dzięki fenomenalnym właściwościom do generowania mocy, jednostka ta z marszu stała się jednym z najjaśniejszych punktów nowej Godzilli. Podwójnie doładowana V6 ma standardowo po 2 wałki rozrządów głowicy i stosunkowo wąski rozstaw cylindrów wynoszący 60 stopni. W pełni aluminiowy, 24-zaworowy motor wyposażony jest w bezstopniowy układ sterowania fazami rozrządu dla strony dolotowej, portowy, a nie bezpośredni wtrysk paliwa, zmiennociśnieniowy układ smarowania, magnezową miskę olejową oraz turbosprężarki zintegrowane z kolektorami wydechowymi. Ważną cechą podwójnie doładowanej V6 są właśnie małe turbosprężarki IHI, które szybko osiągają spól, dzięki czemu turbolag nie jest wyczuwalny. Ten motor to po prostu reaktor atomowy, który cały czas od najniższych obrotów generuje bezkres mocy,
aż do odcinki powyżej 7000 obrotów na minutę. To właśnie jednostce napędowej podczas produkcji poświęca się najwięcej uwagi i tylko na jej potrzeby zrezygnowano ze zautomatyzowanego montażu taśmowego. Składanie silników odbywa się w hermetycznym, szczelnym pomieszczeniu, by zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń i wniknięcia choćby najmniejszych drobinek kurzu. W całej hali utrzymywane jest nadciśnienie, które w razie chwilowego otwarcia drzwi zapewnia ciągły odpływ powietrza i zanieczyszczeń. Przez ponad 8 godzin jeden z 13 najwyższej klasy specjalistów zwanych Takumi składa od początku do końca jeden silnik, po zakończeniu pracy stemplując dany egzemplarz swoim nazwiskiem, potwierdzając w ten sposób najwyższą jakość wykonania i niejako biorąc odpowiedzialność za niego. Warto wspomnieć, że zaraz po zmontowaniu motor trafia wprost na pomiar mocy, nie ma więc ani próbnych jego rozruchów, ani procesu docierania. Co więcej, dzięki ręcznemu montażowi każdy silnik generuje inną wartość mocy. Japończycy deklarowali 480 koni mechanicznych, ale wiele redakcji motoryzacyjnych raportowało wyniki na poziomie 490, 495, a nawet 504 koni mechanicznych. Każdy więc silnik jest indywidualnie badany pod kątem charakterystyki pracy i generowanej mocy, a wyniki tegoż pomiaru przekazywane są właścicielowi auta wraz z całą dokumentacją dotyczącą samochodu. Przy okazji, każdy GTR wyjeżdżający z fabryki przed oddaniem w ręce klienta przechodzi wyczerpujący 30-kilometrowy chrzest. Testowany jest przez nadwornego kierowcę Nissana na przyfabrycznym torze, tak by na własnej skórze przekonał się on, że samochód na pewno dostarcza takie osiągi, jakie producent deklaruje. Każdego dnia i każdej nocy 10 kierowców testowych oblatuje na torze 25 egzemplarzy Nissana GT-R. A wracając do napędu. Każdy silnik montowany jest pod maską pod delikatnym kątem naprzód. Wszystko po to, by podczas przyspieszania z pełnym gazem, kiedy motor się przekręca na poduszkach, to wtedy był idealnie wyprostowany, by w idealnej linii prostej tłoki wędrowały w górę i w dół. Zapowiadane przez Nissana porzucenie 6-cylindrowych rzędowych silników serii RB znanych ze Skyline'ów spotkało się z chłodnym odbiorem ze strony fanów marki, natomiast z punktu widzenia japońskiej korporacji było to dobrze przemyślane rozwiązanie i idealna okazja, by wraz z GTR-em wprowadzić na rynek zupełnie nowy, zaprojektowany od zera motor. Wybór V6 podyktowany był nie tylko naturalnym zbalansowaniem i kompaktowymi rozmiarami, ale również lekkością. Ważący zaledwie 276 kg silnik, licząc wraz z pełnym osprzętem, dolotem, turbosprężarkami i katalizatorami, jest bardzo ważnym elementem planu, na którego punkcie Kazutoshi Mizuno miał niemal obsesję. Jak łatwo się domyślić, chodzi o masę, ale nie w takim wydaniu, jak mogłoby się to wydawać. Główny inżynier Nissana nie dba o masę samochodu, a skupia się niemal wyłącznie na jej rozłożeniu i niskim osadzeniu, bowiem w jego mniemaniu absolutnym królem jest balans pojazdu i niemal wszystko jemu jest podyktowane, co udowadniają kolejne mechaniczne zagadnienia japońskiej Godzilli. Nissan GT-R jako pierwszy na świecie pojazd produkowany seryjnie wyposażony jest w niezależny układ transaksl montowany na tylnej osi jako przeciwwagę dla silnika z przodu. Transaksl jest, nazwijmy to, skrzynią, która łączy w sobie skrzynię biegów, dyferencjał i półosie przekazujące napęd na tylne koła. Wszystko zamknięte w jednym mechanizmie połączonym z tylnym zawieszeniem, który fenomenalnie wpływa na balans samochodu,
ponieważ przednia oś obciążona jest silnikiem, ale cały napęd spoczywa na tyle. Co więcej, dwusprzęgłowa, automatyczna skrzynia biegów BorgWarner, charakteryzująca się rewelacyjnym czasem zmiany przełożeń wynoszącym ledwie 0,2 sekundy, nie przekazuje napędu wyłącznie na tył, GTR bowiem wyposażony jest w zaktualizowany, sprytny napęd na wszystkie koła Atessa, znany z poprzednich Skyline'ów. W normalnych warunkach tradycyjnie silnik za pomocą pojedynczego wału napędowego przekazuje całą moc na tylny dyferencjał, a ten rozdziela ją pomiędzy tylne koła, dzięki czemu 100% mocy trafia na tył. Natomiast w momencie zwiększonego zapotrzebowania na przyczepność, czyli podczas pokonywania zakrętów lub silnego przyspieszania, transaksel za pomocą drugiego wału napędowego może przekazać 50% mocy z powrotem na przednią oś, a tam drugi dyferencjał ze szperą również rozdzielają pomiędzy kołami. W rezultacie więc otrzymujemy napęd o tylnej charakterystyce, ale z rzeczywistym rozkładem mocy 50-50 przed tył oraz 50-50 między lewym a prawym kołem. W każdych więc warunkach, każde koło dostaje optymalną ilość mocy. A przy okazji układ transaksel to jeden z tych przykładów, jak mimo masowej produkcji na linii montażowej, Nissan pokazuje, na jakich zasadach traktowany jest GTR. Osie napędowe, wahacze i wały napędowe montowane są przy użyciu hydraulicznego siłownika imitującego masę samochodu, tak by geometria układu napędowego już od tego etapu odpowiadała tej w rzeczywistych warunkach, zanim w ogóle układ transaksel zostanie połączony z podwoziem samochodu. Do tego koniecznie trzeba dodać aktywny układ zawieszenia zaprojektowany przez inżynierów Nissana, w którym dużą rolę pełnią amortyzatory Bilsteina o zmiennym stopniu tłumienia. Komputer kontrolujący zawieszenie 100 razy na sekundę mierzy aktualny stan przyczepności i na podstawie kąta skrętu kół, poziomu wychylenia nadwozia, stopnia otwarcia przepustnic i dziesiątkom innych czynników na bieżąco dostraja parametry pracy zawieszenia, takie jak skok, stopień tłumienia i twardość, by zapewnić najlepszą przyczepność. W swoich obliczeniach bierze on nawet pod uwagę masę kierowcy i pasażerów. Niezależnie więc od tego, czy hamujemy, czy przyspieszamy, co przesuwa środek ciężkości auta odpowiednio w przód lub w tył, każde koło ma pełną przyczepność, bo zawieszenie dba o to, by zawsze w odpowiednim stopniu było, kolokwialnie mówiąc, przyciśnięte do nawierzchni. W temacie mocy i przeniesienia napędu nie sposób nie wspomnieć o kontroli startu. Znów, Nissan GT-R jest jednym z pierwszych samochodów produkcyjnych z tak zaawansowaną procedurą startową, a z całą pewnością tym, który ten system doprowadził do perfekcji i wypromował na cały świat. W skrócie, po włączeniu trybu kontroli startu nad pracą skrzyni biegów, silnika i zawieszenia, kontrolę przejmuje komputer. Zadaniem kierowcy jest jedynie wciśnięcie gazu i w odpowiednim momencie odpuszczenie hamulca. Natomiast to elektronika tak steruje systemem turbodoładowania, tak spina dyferencjał i dostraja zawieszenie, by w jednym momencie z maksymalną przyczepnością samochód wystrzelił naprzód. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać, i nie polega to tylko na tym, że rolę nogi i ręki kierowcy przejmuje komputer. Działanie tak zaawansowanego systemu kontroli startu możliwe jest tylko i wyłącznie dzięki osiągniętemu balansowi samochodu i aktywnym systemom zawieszenia oraz przeniesienia napędu, które cały czas dbają o to, by każde z kół miało idealne warunki do przenoszenia mocy na asfalt. Cały czas to właśnie ten wałkowany balans samochodu i optymalna przyczepność każdego z kół jest tym, co zajmuje umysł głównego projektanta Nissana. I w tym właśnie momencie musimy przejść do najciekawszego, ale i najtrudniejszego momentu tego filmu. Z postacią Kazutoshiego Mizuno spotkałem się tak naprawdę już lata temu za sprawą jednego cytatu,
który, jak się okazało, teraz przy przygotowywaniu się do tego filmu wypowiedział on właśnie przy projektowaniu Nissana GT-R. Mizuno stwierdził bowiem, że każdy, kto uważa, że dobry samochód sportowy musi być lekki i mieć niski stosunek mocy do masy, jest amatorem. Przyznam się wam, że te słowa prześladują mnie od lat i cały czas wywołują one we mnie wewnętrzną dyskusję. Czy tworzę film na temat Koenigsegga czy LFA, zagłębiam się w technologie związane z motorsportem czy techniką jazdy, słyszę w głowie te słowa. Każdy, kto uważa, że dobry samochód sportowy musi być lekki i mieć niski stosunek mocy do masy, jest amatorem. Wywołuje to u mnie bunt. Cała historia motoryzacji pisana jest wokół redukcji masy aut. Od zawsze to właśnie lekkość jest punktem obsesji inżynierów zapewniającym świetne osiągi. Wokół lekkości zbudowany został jeden z najwspanialszych samochodów wszechczasów, czyli McLaren F1. Stosowanie coraz to nowszych materiałów w konstrukcji aut na czele z włóknem węglowym podyktowane jest niższą masą, a projektanci wydają budżetowe krocie na szukaniu każdej jednej możliwości na odchudzenie auta, tworząc nawet dywaniki samochodowe z ultralekkich splotów włókien. Nie mówiąc o tym, że przecież potwierdza to również sama fizyka, której zasady mówią, że masa wprowadzona w ruch podlega chociażby sile bezwładności. A tu przychodzi spokojny japoński staruszek, który emanuje wiedzą nabytą przez lata i z uśmiechem mówi, że wszyscy są amatorami. Na szybko można by stwierdzić, że człowiek ten po prostu odleciał, ale gdy się zatrzymamy i spojrzymy na to z boku, to możemy się z nim kłócić. Możemy się z nim nie zgadzać i wytykać mu błędne myślenie, zasypując dziesiątkami argumentów, ale on udowodnił swoją rację. Nissan GT-R waży 1740 kg, czyli patrząc na kategorię samochodów sportowych, jest po prostu słoniem, a mimo to w momencie premiery pod kątem prędkości albo konkurentów pokonywał, albo kompletnie nokautował. Samochód wykręcił na Nürburgringu czas 7:26, co ówcześnie mieściło się w pierwszej piątce najszybszych samochodów na północnej pętli, a warto w tym miejscu podkreślić, że lepsze czasy wykręciły takie tuzy jak Maserati MC12, Pagani Zonda F Club Sport czy Ferrari Enzo. Hiperauta, z którymi Nissan nigdy nie chciał walczyć, bo reprezentują kompletnie inną kategorię samochodów, nierzadko kosztujących kilkanaście razy więcej niż GT-R. W swojej półce cenowej nie miał on również konkurentów pod kątem prędkości maksymalnej, zamykał bowiem licznik przy 315 km na godzinę. A na deser dodajmy, że nowa Godzilla ustanowiła również ówczesny rekord świata Guinnessa dla najszybciej przyspieszającego czteromiejscowego pojazdu seryjnego. Sprint od zera do setki zajmował zaledwie 3,2 sekundy, co było wynikiem astronomicznym. Dla porównania, Ferrari Enzo przyspieszał do setki w 3,6 sekundy, a Carrera GT w 3,5 sekundy. W gruncie rzeczy przyspieszeniem 3,2 sekundy do setki charakteryzował się wtedy McLaren F1. A teraz przypomnijmy sobie, że mówimy o czteromiejscowym aucie, kosztującym zaledwie 100 tysięcy dolarów, ważącym prawie 1800 kg. Dorzucenie do tego masy kierowcy, pasażerów i jakiegoś małego bagażu oznaczałoby masę dwukrotnie wyższą niż McLarena F1. Nie ma co się dziwić, że premiera GT-R wstrząsnęła tą branżą, bo był on piorunująco szybki, a jego osiągi zarezerwowane były dotychczas dla najdroższych hipersamochodów na globie. A wszystko to w myśl zasady mówiącej, że każdy, kto uważa, że dobry samochód sportowy musi być lekki i mieć niski stosunek mocy do masy, jest amatorem. Dlatego to jedno zdanie wypowiedziane przez głównego inżyniera Nissana nieustannie nurtuje mnie i wierci mi w głowie.
Zbudowana przez lata nauki motoryzacyjna wiedza każe mi się nie zgadzać z tą tezą, a z drugiej strony przychodzi Kazutoshi Mizuno i jednym stoickim ruchem ręki wywraca ten wyrobiony światopogląd do góry nogami, stuprocentowo swoją szaloną tezę potwierdzając w praktyce. To, co zazwyczaj jest zbędne i projektanci chcą się tego pozbyć, Mizuno wziął i zaprzęgnął do działania na swoją korzyść. Masa GTR-a wespół z grawitacją działają niczym docisk aerodynamiczny dociskający samochód do nawierzchni. Jedynym punktem styku między pojazdem a nawierzchnią są koła. Ich docisk przekłada się na fenomenalną przyczepność, tylko kluczową sprawą jest to, by każde koło miało jej dokładnie tyle samo. Dlatego tyle uwagi poświęcono na balans samochodu, na aktywne systemy zawieszenia i napędu na cztery koła, by niezależnie od warunków, każde koło miało optymalne warunki na przenoszenie mocy na asfalt. Samo rozłożenie masy wynoszące 55% na przedniej osi podyktowane jest dociążeniem kół skrętnych i idealnie neutralizowane jest to napędem na cztery koła faworyzującym tylną oś. Poziom prędkości, z jakim GTR pokonuje zakręty, wydaje się niemożliwy dla cywilnych aut. Do tego wręcz stopnia, że felgi Nissana musiały zostać wyposażone w dodatkowy karbowany rant ochronny, by w czasie ostrego pokonywania zakrętów nie spadały z nich opony. Trzeba też pamiętać, że cała ta wyścigowa technologia i sportowy charakter samochodu został zamknięty w bardzo praktycznym, a jednocześnie nieszczególnie wyróżniającym się nadwoziu. To nie jest super samochód, który zewsząd krzyczy, że jest najszybszym zwierzęciem w dzielnicy. Nissan lubi GTR-a nazywać mianem samochodu supersportowego. To czteromiejscowy samochód z klasyczną linią nadwozia, utrzymaną w charakterystycznym stylu Godzilli. Nie do pomylenia dla każdego petrolheada, który zna historię Skyline'a, ale niemalże niewidoczny dla zwykłych przechodniów. A przede wszystkim, jak na ten typ auta i biorąc pod uwagę jego możliwości, sprzedawane jest w nieprawdopodobnie wręcz przystępnej cenie. Nissan GT-R mimo mało super samochodowej aparycji od początku plasowany był jako konkurent dla takich aut jak Ferrari 458, Lamborghini Gallardo czy Porsche 911 Turbo. Na poziomie cenowym wszystkich ich zupełnie deklasuje, będąc nawet dwukrotnie tańszym. Produkowany jest masowo, niczym regularny wielkonakładowy produkt, a jednocześnie z zachowaniem najwyższej precyzji i w warunkach gwarantujących najlepszą jakość wykonania i najlepszy efekt końcowy w postaci ultrawyczynowego samochodu. A tak przy okazji, w formie ciekawostki. Jak dobrze wiemy, cechą charakterystyczną Skyline'ów GTR były ekrany przekazujące kierowcy informacje na temat stanu pojazdu, takie jak przeciążenie boczne, stopień otwarcia przepustnicy, kąt skrętu kół itd., itd. Dla niektórych może to być tylko bajer, ale ja na przykład bardzo w takich gadżetach się lubuję. Lubię kontrolować i sprawdzać, jak mój sposób prowadzenia auta wpływa na pracę silnika, zawieszenia czy innych podzespołów. Analiza swojej jazdy w ten sposób to prawdziwa frajda, która staje się kolejnym aspektem, przez który proste prowadzenie auta może stać się przyjemnością. I jak łatwo się domyślić, w nowej odsłonie GTR-a z systemu tego nie zrezygnowano, ale o jego stworzenie poproszono zaskakującego gościa. Kazunori Yamauchi jest japońskim kierowcą wyścigowym oraz założycielem Polyphony Digital. Zapaleni gracze z pewnością wiedzą, że Polyphony Digital jest firmą wydającą na konsolę PlayStation serię gier wyścigowych Gran Turismo i to właśnie jej prezes poproszony został o zaprojektowanie całego systemu multimedialnego GTR-a. Stworzone przez niego oprogramowanie jest prawdziwym centrum analitycznym, z poziomu którego kierowca nie tylko otrzymuje możliwość bieżącego odczytu danych ze sterowników, ale również tworzyć logi i zapisy, które mogą posłużyć do analizy swojej jazdy.
tak jak rasowa wyścigowa telemetria, z tą różnicą, że w graficznej, przystępnej i prostej w obsłudze formie. Warto w tym miejscu podkreślić, że mimo tych wszystkich elektronicznych bajerów i systemów dbających o stabilizację i balans prowadzenia, żadna recenzja GTR-a nie opisuje doświadczeń z jazdy jako cyfrowych, przypominających grę komputerową. Przeciwnie, Japończykom do tego stopnia udało się ukryć, zamaskować tę elektronikę, że przyczepność i jakość prowadzenia wydaje się być w pełni mechaniczna. Jednak nawet pomimo tego, jak ogromnym sukcesem GTR się okazał, zespół projektowy i tak nie był w pełni usatysfakcjonowany stworzonym przez siebie dziełem w iście japońskim stylu, ciągle dążąc do perfekcji. I właśnie to ich dążenie do perfekcji powoduje, że na poszczególne generacje Godzilli trzeba patrzeć trochę w amerykańskim stylu. Dla osób niezbyt zaznajomionych z tematyką JDM, Nissan GT-R to po prostu Nissan GT-R. Powiedzmy, że egzemplarze z ostatnich lat mają nieco poprawioną stylistykę i nowocześniejsze wnętrze, ale to pewnie efekt liftingu gdzieś po środku okresu produkcji. Nic bardziej mylnego. Dążenie konstruktorów do nieustannego poprawiania swojego dzieła powoduje, że podobnie jak na przykład w przypadku amerykańskich muscle carów z lat 60., 70. i 80., każdy rocznik to osobna historia i poszczególne lata modelowe wyraźnie się od siebie różnią. Mówiąc o Nissanie GT-R, nie ma sensu mówić przykładowo: oto wersja przedliftowa. Nie, prawidłowym określeniem powinno być: oto Nissan GT-R z 2013 roku. I dopiero tak dokładna charakterystyka jest w stanie naszemu rozmówcy przybliżyć, o jakim poziomie zaawansowania i o jakich osiągach konkretnie mówimy. Iście karkołomnym zadaniem jest osobno opisać każdy rok modelowy i zachodzące w nich zmiany, ale postaram się wam to choćby skrótowo nakreślić. I tak, jak wiemy, premiera GT-R-a miała miejsce w 2007 roku. Oficjalna sprzedaż rozpoczęła się w Japonii na przełomie 2007 i 2008 roku, potem w kolejnych latach Nissan otwierał nowe rynki sprzedaży, aż w końcu w 2009 roku GT-R dostępny był w sprzedaży na całym świecie. I wtedy rozpoczęła się karuzela udoskonalania produktu niemal doskonałego. Rok modelowy 2010 przyniósł zwiększoną moc silnika do 492 koni, przeprogramowanie kontroli startu w celu zmniejszenia obciążeń skrzyni biegów, dostrojenie zawieszenia oraz dodanie bocznych kurtyn powietrza. W 2011 roku dużo uwagi poświęcono nissanowskiej V6. Zmiana mapowania, przeprojektowany układ rozrządu, większy dolot i wydajniejszy układ wydechowy podniosły moc znamionową do 537 koni, co wraz z momentem obrotowym aż 607 Nm przełożyło się na obniżenie czasu przyspieszenia do setki do abstrakcyjnego poziomu 2,8 sekundy. Pozostałe zmiany obejmowały sztywniejszą kolumnę kierowniczą z włókna węglowego, większe przednie tarcze hamulcowe, lżejsze felgi i nowe fabryczne opony Dunlopa. Warto również wspomnieć o upgrade'ie skrzyni biegów, która od tego roku była wytrzymalsza i mniej podatna na uszkodzenia spowodowane kontrolą startu. 2013 rok to kolejny wzrost mocy do 552 koni dzięki kolejnej zmianie mapowania oraz lżejszemu kołu zamachowemu. Powtórnych usprawnień doczekało się również zawieszenie. Mimo podniesienia masy samochodu do 1762 kg, czas przyspieszenia do setki spadł o kolejną 0,1 sekundy, a prędkość maksymalna urosła do 324 km na godzinę. Względem wersji premierowej czas okrążenia na Nürburgring spadł o 8 sekund. W 2015 roku moc silnika pozostała bez zmian, ale ulepszono konfigurację zawieszenia, co doprowadziło do zmniejszenia wahań obciążenia między kołami, lepszej stabilności i bardziej spójnego rozkładu przyczepności.
Poprawiono również powierzchnię kontaktu opon z nawierzchnią dzięki zoptymalizowanym elektronicznym sterowaniom zaworów amortyzatorów. Do tego doszły nowe sprężyny, przedni stabilizator, tuleje, nowy układ hamulcowy i kierowniczy. 2017 rok to dość duży facelift i wyższa moc 572 koni, głównie dzięki optymalizacji pracy silnika w wysokich obrotach. Do tego dochodzi nowy układ przeniesienia napędu, nowe kanały chłodzące w zderzakach poprawiające chłodzenie elementów i siłę docisku, tytanowy układ wydechowy i ponownie dostrojone zawieszenie. Po raz kolejny masa pojazdu poszła w górę, wynosząc teraz 1785 kg, ale w górę poszła również prędkość maksymalna 328 km na godzinę. W tym okresie mocno zmieniono również konstrukcję struktury nośnej, która stała się dużo sztywniejsza i wytrzymalsza w przedniej sekcji zderzeniowej. 2020 rocznik to zaś znacznie przebudowana konstrukcja skrzyni biegów, redukująca czas zmiany przełożeń do zaledwie 15 setnych sekundy, nowe kute aluminiowe felgi i drobne zmiany w aerodynamice. Wtedy też zaszły spore zmiany w turbosprężarkach. Nowe turbiny IHI charakteryzowały się mniejszą ilością łopatek, lżejszym wirnikiem i lepszym łożyskowaniem, dzięki czemu znacznie szybciej uzyskiwano pełen spól. Nie zmieniło to mocy maksymalnej, więc trudno jest to dostrzec w liczbowych statystykach, ale mocno zmieniło to charakterystykę pracy silnika i krzywą momentu obrotowego, co przekłada się dalej na prędkość. Stawiając obok siebie model z 2017 i 2020 roku, tylko dzięki poprawkom skrzyni i lepszym doładowaniu, nowszy model wygra wyścig równoległy o 1,5 długości auta. I wierzcie mi, to tylko takie główne kamienie milowe na drodze rozwoju GTR-a, natomiast zmiany następowały rok po roku, z każdym kolejnym modelem po trochu poprawiając przyspieszenie, stabilność prowadzenia, aerodynamikę, drogę hamowania itd., itd. Przykładowo, na przestrzeni czasu zmieniała się technologia tworzenia opon i felg. Postęp w metalurgii był znaczny, przez co na przykład felgi stawały się sztywniejsze i lżejsze, co oznaczało niższą masę nieresorowaną. Na bieżąco więc inżynierowie wprowadzali zmiany w zestrojeniu zawieszenia, by wykorzystywać je na swoją korzyść. Również wersji specjalnych było multum, ja natomiast skupię się tylko na tej najważniejszej, czyli Nismo. Ukierunkowana na wyczyny torowe wersja, zaprezentowana pod koniec 2013 roku, została najszybszym pojazdem produkcyjnym Zielonego Piekła z czasem 7.08. Osiągnięto to dzięki m.in. mocy 608 koni, mocno przebudowanej aerodynamice, znacznie bardziej wydajnemu chłodzeniu, wyczynowym zawieszeniu i hamulcom Nismo, panelami nadwozia z włókna węglowego, sztywniejszej konstrukcji podwozia dzięki zmianie techniki spawania na linii produkcyjnej i nowemu tytanowemu wydechowi. Przepraszam, że zmiany te są tak dosłownie wymienione pokrótce, ale podobnie jak w przypadku wszystkich roczników GTR-a, omówienie pełnej charakterystyki wersji Nismo wymagałoby po prostu osobnego filmu. To, co warto podkreślić, to fakt, że produkcyjny samochód z 2013 roku osiągnął czas przyspieszenia do setki wynoszący 2,5 sekundy. Wynik po prostu stratosferyczny, zarezerwowany wyłącznie dla hipersamochodów klasy Porsche 918 czy Bugatti Veyrona Supersport. Największą zaś zmianę Nissan w wersji Nismo przeszedł w roku 2020 z okazji 50. rocznicy oznaczenia GTR. Nowe turbosprężarki, lżejsze kute felgi, ponownie udoskonalona aerodynamika i mocno utwardzone zawieszenie przełożyły się na 5% wzrost przeciążenia bocznego w czasie pokonywania zakrętów, czas przyspieszenia do setki wynoszący 2,48 sekundy oraz prędkość maksymalną 330 km na godzinę.
Wyjątkowo ciekawie przedstawia się również kwestia tuningu i modyfikacji Nissana GT-R. Potencjał do podnoszenia mocy, zwłaszcza w zakresie platformy napędowej VR38D, od początku wydawał się olbrzymi. Problem tkwił jednak w głównym sterowniku silnika ECU oraz TCM zarządzającym pracą skrzyni biegów. Nie możemy dokonywać tuningu mechanicznego podnoszącego moc bez późniejszego wystrojenia tego w komputerze samochodu. Każda nieautoryzowana zmiana parametrów komputera wymaga uprzedniego zhakowania jednostek sterujących, a te wydawały się przez długi czas niemożliwe do złamania. Pierwszą firmą, która zyskała dostęp do sterownika silnika, był Cobb Tuning, później do niej dołączyli HKS oraz Top Secret. Dłużej zajęło ominięcie zabezpieczeń sterownika skrzyni biegów, ale z tym poradził sobie EQTEC, co na dobre otworzyło rynek modyfikacji GT-R-a. Potencjał podnoszenia osiągów silnika był tak niewyobrażalnie wysoki, że poza nazwijmy to zwykłym rynkiem tuningu, GT-R szturmem podbił również scenę drag racingu. Pierwszym poważnym, kompletnym pakietem przeznaczonym do wyścigów równoległych pochwalić się mógł amerykański AMS Performance. Ich pakiet, nazwany Alfa Omega GT-R, generował okolice 2000 koni mechanicznych. Modyfikacje silnika zakładały m.in. kompletną wymianę wszystkich wirujących podzespołów na lżejsze oraz wytrzymalsze elementy tytanowe i magnezowe, umożliwiające osiągnięcie wyższych obrotów oraz wytrzymywanie o wiele wyższych ciśnień do ładowania. Alfa Omega przyspieszała od 0 do 100 mil na godzinę w 1,49 sekundy i jako pierwsza pokonała na ćwiartkę barierę 10, 9 oraz 8 sekund. Finalnie najlepszym osiągniętym przez nich czasem był 7,49, co uczyniło z niego najszybszy niefabryczny samochód dopuszczony do ruchu drogowego. Modyfikacje niespełniające wymagań homologacji drogowej szły jednak znacznie dalej. Nissan GT-R stworzony przez Xtreme Turbo Systems zszedł poniżej bariery 7 sekund z czasem 6,88, jednak niedługo później, w grudniu 2018 roku, Alfa Logic Performance z Dubaju ustanowiła rekord z czasem 6,58 z prędkością na linii mety 373,82 km na godzinę. Niedługo potem zaś rekord powrócił znów w ręce ETS, kiedy to ich GT-R o mocy 3549 koni mechanicznych, działający z ciśnieniem do ładowania 6,8 bara, uzyskał wynik 6,56. Równie ekscytująco przedstawiają się również wyścigi równoległe o długości 1 mili, zwłaszcza w kategorii samochodów dopuszczonych do ruchu drogowego. Podczas zawodów Drag Times w Rosji AMS Alfa 12 pobił rekord z czasem 22,53 sekundy z prędkością na linii mety 382 km na godzinę. Niedługo potem zaś, na tych samych zawodach, do rekordu czasowego zbliżył się Switzer Goliath GT-R, osiągając 22,60, natomiast okazał się szybszy na linii mety z prędkością 402 km na godzinę. Co ciekawe, przez pewien czas do GT-R-a należał również rekord Guinnessa w najszybszym drifcie świata z prędkością przejazdu niemal 305 km na godzinę. Nissan GT-R okazał się niebywałym sukcesem japońskiej marki, zarówno pod kątem wizerunkowym, technologicznym, jak i budżetowym.
sprzedał się dotychczas w ponad 40 tysiącach egzemplarzy. Z drugiej jednak strony, dlaczego ktokolwiek miałby być tym zdziwiony? Mowa, jak się okazuje, jak mam nadzieję tym filmem udowadniam, o samochodzie wybitnym, prawdziwym pogromcy gigantów. Żaden ówcześnie sprzedawany pojazd nie oferował komfortu, czterech siedzeń i przestrzeni bagażowej wespół z niepojętą prędkością. Żaden z roku na rok nie jest nieustannie poprawiany i udoskonalany, dążąc do nieuchwytnej perfekcji. Żaden prawdziwie masowo produkowany samochód nigdy nie był składany z tak psychopatyczną dbałością o szczegóły. W żadnym samochodzie przed nim każdy element pojazdu, od zawieszenia poprzez napęd, skrzynię biegów, silnik, na układzie kierowniczym i wydechu kończąc, nie były tak idealnie elektronicznie połączone, by wspólnie jednym głosem śpiewać pieśń prędkości. Żaden ówczesny samochód sportowy w tym przedziale cenowym nie oferował mocy, przyspieszenia i prowadzenia zarezerwowanego tylko dla najdroższych hipersamochodów na tej planecie. Może często określenie to używane jest zbyt patetycznie, ale Nissan GT-R naprawdę zmienił bieg motoryzacyjnej historii. I nie musimy czekać 20 lat, aż samochód ten zostanie doceniony. On jest legendą za życia. Każdy, kto uważa, że dobry samochód sportowy musi być lekki i mieć niski stosunek mocy do masy, jest amatorem. To fascynujące, jak wielowymiarowe, nieoczywiste i zróżnicowane może być podejście do projektowania osiągów. A Nissan GT-R jest chyba najlepszym dowodem na to, że główny inżynier Nissana, Kazutoshi Mizuno, się w swojej odważnej tezie nie mylił. Chętnie zapoznam się z Waszą opinią na ten temat, bo nie ma co ukrywać, jest to mimo wszystko kwestia kontrowersyjna. Zapraszam więc do dyskusji w sekcji komentarzy pod filmem, a ci, którzy dotrwali do końca tego filmu, wpiszcie proszę dodatkowo w komentarzu hasło R35, dzięki czemu będę wiedział, ilu z Was udało się obejrzeć ten film do końca. Wiem, że długo musieliście czekać na ten film, ale ja po prostu chciałem to zrobić dobrze. Mam nadzieję, że mi się udało. Nowoczesne zdobycze technologii pozwalają nam przejechać się Nissanem GT-R i poczuć specyfikę jego prowadzenia dzięki rozmaitym grom komputerowym, które jak zawsze w świetnej cenie kupicie na G2A, które jest partnerem tego kanału. Tymczasem mi nie pozostaje nic innego, jak przy wsparciu naszych drogich patronów brać się za tworzenie kolejnych materiałów dla Was. Pamiętajcie również o oficjalnym sklepie Powagowanych, w którym znajdziecie wyjątkowe promocje w tym przedświątecznym czasie. Jak zawsze, po prawej stronie pojawiają Wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert, do zobaczenia następnym razem, cześć! Kup mi GT-R. Dobrze.